Cześć wszystkim, z tej strony Plaga, zaczynamy kolejny odcinek serii Scrap Mechanic i ze mną jest Paweł. Dzień dobry, cześć, czołem. Jej, to Paweł, to on. Znowu, różowa siła, te jednorożce, tęcze i krasnoludki. Dobra, za bardzo się odpaliłeś chyba już. Co ty? Źle cię przedstawiłem? Dobrze. No, prawda jest taka, że przed nagraniem taką zastrzyk z różowej siły mu dałem. Co? Taki, i on teraz na różowo. Nieprawda, żadnych zastrzyków nie było. A ty nawet nie wiesz, bo to był taki wysłał mały mi wirusa zastrzyk. Przez gadu-gadu po prostu. Tak, o, wysłałem ci wirusa przez gadu-gadu i teraz zamiast podnośników to widzisz różowego jednorożca. No! On podnosi wszystko. Jej! Dobra. To co, testujemy dzisiaj maszyny. Dzisiaj testowanko, bardzo oryginalne testowanko. Co ty zaczynasz, gdzie jesteś? A mogę zacząć, tu jestem. Tak. Patrz co mam, hopie. Hopie. Pa. Już? Para. To ja wezmę ten podnośnik, może przeszkadza. O, to jest. Dzień dobry, zapraszam. Proszę wsiadać. To może być czerwone coś. To jest limuzyna. Czy to jest czerwony jednorożec? Konkol Pony. Czy coś tam. Czekaj chwilę. Nie, ja siądę z tyłu. Co ty? O, ty wariat. Dobra, okej. Nie chcę do tyłu usiąść. Siadaj tutaj. Są silniki. O kurde, ale fajnie tu w środku jest. Czekaj, patrz, czekaj, ja tutaj muszę zobaczyć. Radio. Ja sobie siądę tutaj. Ty, ale odźwierny mi zamknij. Zamknij te drzwi. O, dobra. No światło zapaliłem. Gaźnik z tyłu. Na o, szyberdaszek. Proszę mi otworzyć, o. Dobrze, jedziemy. Jedziemy. Dokąd idziemy, panie Pawle? Paryż, jadę na zakupy. Proszę pana, ale jesteśmy w Radomiu. Ty, to jest kawałek zobacz, drogi. Patrz, takie śmigające flagi są. No. Czyli ja jestem kimś ważnym teraz. Z Radomia do Paryża to kawałek, proszę pana. Może ty, się mam immunitet. Przejedź kogoś. Nie mamy kogo przejechać, panie Pawle. Wszyscy mieszkańcy Radomia na wieść o tym, że wyjeżdżamy z garażu, chowają się po domach. Dobra. W takim razie jedziemy do mechanika, musimy uzbroić przód, opancerzyć i wtedy wjedziemy w budynek. Może kogoś zabijemy przy okazji. O, rozumiem, tak. Rozumiem, jedziemy do bo Franka. Bo słyszałem, że w Radomiu są cienkie ściany, więc może przejedziemy. Z reguły nie ma ścian, bo praktykujemy te wjeżdżanie już od 3 miesięcy. A, dobra, ścian nie ma, wjeżdżamy od 3 miesięcy. Przypominam, okay. Że ma pan złą pamięć. Proszę? Przypominam, pan sugeruje? Przypominam, że ma pan słabą pamięć. Mówił pan w zeszłym roku, że panu przypominać codziennie, bo pan zapomniał. Aha, dobra, okej. Okay, bo jesteśmy u mechanika Franco. Dobra, już. Franco ja Melomero, tak się nazywa. Czekaj, chyba nie wysiądę przez Superdach. Da pan radę. Ty! O kurde. Jak mi nie otworzy drzwi, to ja nie wyjdę tutaj stąd. Patrz, to jest najlepsze. Ty jadasz. No, czekam, że was otworzę, czekaj. Ty leniwa gnido. Znaczy już otwieram. Ta. To? Już otwarte. Aha, kurde, teraz mi mówisz? No, buldożer. Oj, znowu drzwi wypierdzielił, no nie. No bo stary, no nie. Bo mówię ci, od środka się nie da otworzyć drzwi. To jest jak, wiesz, dla ludzi nietomnych. Zakutych przez kajdanki prawa, tak mniej więcej. Nie, tak, dla wariatkowie, wiesz, nie ma klamki od środku. Aha. W ogóle. Nie możesz nic wcisnąć, żeby wyjść. Rozumiem. Wchodzisz i zostajesz. Rozumiem. Ja lubię wolną przestrzeń. Dobra. Okej. Okay. Lubię, jak jest troszkę więcej wolnej przestrzeni jednak. Wolna przestrzeń. Czekaj, to ten. Oglądałeś transportera? Czemu nie mogę budować? Oglądałeś chyba transportera, nie? To Franek tam był, jak dobrze pamiętam. Franek tam był? No, on się nazywał Franek, nie? Frank. Tak. Frank który się nazywał. Który był Franek? No to był ten kierujący właśnie, ten kierowca. To on miał na imię Franek? Frank. A. Tak kojarzę właśnie. No, ale ty byłeś Franek. Dawaj Franek, tutaj ten... Dobra. Buduję. Turbo ten... transport. O, jak fajnie to widzę, robisz tutaj. No to jest to tak, żeśmy mogli te ściany rozwalać, panie Paweł. Dobrze. Możemy jechać. Poczekaj, przetestujmy, no. Momencik, jeszcze dodam jestem tylko to ładowanie. Jestem przykładowym przechodniem. Z Radomia. Przechodzień z Radomia zwykły na przykład. Później znowu znaczy, dostał prywatne wiadomości na Facebooku. Jeżeli ktoś jest z Radomia, to nie chcemy go urazić w żadnym wypadku, oczywiście. No. Oczywiście, ale nie wysyłajcie mi znowu wiadomości na Facebooku w stylu, czemu obrażasz moje miasto.
No właśnie, dlatego mówię, żeby to nie było ten sposób. Jedziemy! No. O kurcze! O, witam. To proszę nie, siadać. To ci powiem. No. Ci z Radomia utykają w środku mniej więcej. No, nie dało się wsiąść na fotel jakoś? Jakoś nie. Aha. Czekaj, stój. Bardzo niefortunna sytuacja. Ej, da się to otworzyć bardziej, czy pięć? Da się. Chwileczka. Muszę sobie wziąć inną perspektywę. A, nie da się, bo jesteś zepsuł. Chwilka. Czekaj, czy ja tu mogę dać fotel jakiś? O. Dobra, jestem. Świetny pomysł, panie Paweł. Dobrze. Teraz sprawdzimy, jak będzie trup zachowany. O kurde. W bagażniku? Z trupem w bagażniku, jak będzie to wyglądało. Chyba wszystko jest okej. Okay. Trochę nam auto znosi, tyle. Troszeczkę znosi auto, ale myślę, że to nie jest problem. Żaden problem. Tak, żaden problem, jest bardzo dobrze. Jej. To nie było dobre, chciałem powiedzieć. To chyba tyle, jeżeli chodzi o limuzynę. Nie, nie, nie. Nie? Co tam? Skądże? Tu musimy stunigować, bo to jest teraz tak. Tu jest taka opcja, że ludzie wiedzą, że jesteśmy na przykład jakimiś głowami państwa. No. Więc czas demontować te flagi jak najszybciej. Głowy państwa. Rzeczywiście. Głowy państwa, tak. Ale to są loga hotelu, panie Paweł. Jakie loga hotelu? Nie, to jest nasz kraj. Aha, no. Weź to, wypitol to tutaj, czekaj. O. No. O, widzisz? Tak. Teraz jest lepiej, teraz jest nie wiadomo o co chodzi. Ty, ale to ty uciąłeś, a to dalej to wisi tutaj. To nic, to spadnie, widzisz? Jak będziemy jechać. O. No tak trzeba zrobić. A będziemy jechać szybko. O, szybko, to mi się podoba. Czyli wiesz, to jest tak w transporterze, musisz uciekać szybko i ty włączasz po prostu turbo, takie. Tak, turbo tak działa cały czas. Tak, w taksi. Hop. Taksi. Możemy jechać. Ja tu się wsiadę. Czekaj! W miarę szybko trzeba to zrobić. Gdzie jest fotel? No szukam fotel, o kurde. Ło, jak to długo hamuje. Ale mnie to szuka. Cofaj. Co się stało, Paweł? Łanie w buzie. Czekaj. I tam w ogóle wpadło ci coś do środka. O, jest jak fotel. To? Nie wiem. A, to szyberdach. Szyberdach wpadł do środka? Tak, przewróć się, to może wypadnie. O, widzisz? Prawie, mam go w głowie! W głowie go mam! Wypadł. W twarz mi się wbił. Co? Normalnie, w twarz mi się wbił szyberdach. Bardzo nieciekawie. Jadę. Niech to wyjmują. Tak nie może być. Panie doktorze, szyberdach w czole. Co? Szyberdach. Ła, pomóż mi, plaga, zobacz, co się stało. Uratowany. Dobra. O, dziękuję. Masz jakąś kolejną ciekawą maszynę, Paweł? Nie. No jak miałem to? Miałem przygotować jakieś maszyny? No, nie żartuję. No tak. No sam żartuję, przecież proszę pana. No. Weźmy na przykład coś takiego, bo to jest, niby pisze Egypt, czyli prezent. O, ale... Nie wiem do końca, o co chodzi. Mhm. To nie jest przez naszych widzów zrobione. Jest różowy, ale... więc jest podejrzany. Jest podejrzany, bo jest różowy. Jest takie różowe coś. I teraz nie wiem, czekaj. Jezus Maria, czekaj, bo moja postać krzywo chodzi. Czym wystrzeliwuje? Co za... Jak się otwiera? Nic się nie otwiera. Chwilę, daj mi... Świeczka, muszę wejść, czy co to jest? Bo wygląda właśnie nie jak świeczka. To nie wygląda jak świeczka. Czekaj. Chwilka. Chyba wszystko. Paweł, nie widzisz, co to jest? Paweł, tu dzieci oglądają. A! Faktycznie! O Jezus Maria! Nie patrzcie! Nie patrzcie! Tego nie było! Jezus... O my God. To jest latający rożek! Zabierz to, Paweł! Tu jest napisane 6-9. Chyba. Paweł, czy możesz zabrać swojego prezenta? Weź go! Usuń to, czekaj, matko boss, ja nie zauważyłem. Jezus, tam Wacek był. No, Wacław tam był, dokładnie. Wacław tam był, taki latający. O Jezu, a ja próbowałem, szukałem jak go włączyć. Myślałem, że to jest rożek albo coś. Dobra, nieważne. Rożek, ja najpierw myślałem, że świeczka jest na torcie, ale później zobaczyłem tył. By nie... Świeczki nie mają jajek. Dobra, inny pojazd lepszy. Red Bull. Wezmę dwa, żebyśmy się mogli zderzać. Wiesz, będzie będą te katastrofy lotnicze.
Katastrofy przez tworza. Wsiadaj. Bardzo ładna maszyna. I teraz jedynka, dwójka, trójka, czwórka. Nie mam za cholerę pojęcia, co który robi. O, spaliłem silniki. O, patrz, lecę. Jest! Paweł! Działa? Uważaj, bo wlecisz w tym. Dobra. Wow, wow. Tak jak bym się skręca. O, jest, dobra, znalazłem. Red Bull Airwaves. Airwaves. O kurde. Wow, jakie tutaj ewolucje, kurde, kosmiczne. Pa. Red Bull doda ci skrzydeł, bo jesteś samolotem. Tak, Bull doda ci skrzydeł. Tak, o to ci chodziło? No. Pa, Red Bull. Lecimy, Paweł, pa. Lecimy, kurde. Ja on tak dziwnie tutaj lata, wiesz, chciałem powiedzieć. Bardzo ładnie lata. O nie. Paweł, koniec tak świata. Czeka. Koniec świata, mój Red Bull nie lata. Coś jest nie tak. Zdecydowanie słabiutko, coś jest. Słabiutko skręca. Mój tak powoli leci w ogóle, nie? No mój też ale tak leci. Na to powoli lecieć. Leci. Tak jakby, wiesz, jakby jak śmigłowiec leci teraz. Do tyłu chyba. No, spada powoli. Troszkę tutaj prawa fizyki mogliby zrobić. Byłoby znacznie fajniej, jeżeli chodzi o latanie. Paweł! Tak? Zgubiłem samolot. Proszę? Zgubiłem samolot. Czekaj, gdzie? W górę! Brwi! Pull up! Dobra, mam go. Czekaj, jest, dobrze. Trzymam się jakoś. Okej. Jestem. Czekaj, może nie tak? O, ma koła normalnie. Się jedzie na nim. Ma koła normalnie, tak? O, sympatycznie. Zasilane kółka ma, no. O Jezus, w silniku się utknęłam. Co? Pomóż! Nie mogę, Paweł. Moi ludzie mnie potrzebują. Lecę. Co się stało z moim śmigłem? Paweł! A, wyłaź! O, już się poprawiło. Dobra, wyszedłem. No i te śmigło było z tyłu jakoś, znaczy z boku. Patrz. Cześć. Ląduję. Skakujesz na górę? Pół na górę do ciebie, mówisz? Możesz skoczyć. Polecimy. O, przebudujemy go. Zrobimy mu te. Co zrobimy? Takie rurki na skrzydłach. Będziemy mogli go rozłożyć trochę. O, rurki na skrzydłach, mówisz. Dobrze. Chcesz go zdemontować jeszcze przy okazji, tak? Możemy spróbować. W sumie. Wiesz co, ja może tutaj... Nie? To co, lecisz? Tak, oczywiście, tylko... Usuwasz niepotrzebny model? Ło, okej. Okay. Okej, co dobra, tam się... Okay. Paweł! To skrzydło jest lagujące. Odrobinę. Ja go skasuję może od razu. No. I o. Cały pojazd skasuję może resztę. Bo on tak sobie leży i lubi lagować. To skasujemy całkiem. Czekaj, gdzieś fotelik musimy dać, jakiś najlepiej mały. Dobra, z przodu tutaj zostawiłem miejsce. Na dziobie. Aha, dobra. No nie tu, bo nie będziesz mógł zsiąść. Patrz. Aha. Czekaj, ej, to było dobre, chwilę. To nie jest dobre miejsce, Paweł. Rozkręć mnie. Wii! Super. Mu głowa lata, nie? Nieprawda. Wirowa. Czekaj. Usunę to. Gdzie z przodu masz silnik? Znaczy co? Jeszcze raz. Skocz na przód. Na masce tam. A na masce. Dobrze, już czekaj. Także mógł wysiąść później. No. To będzie dobry pomysł. Albo wiesz co, na skrzydle było może bezpiecznie, nie? No. Spoko. O. Skakuj, Paweł. I usunę, czekaj, podnośnik. I uwaga, zasiadłem. Proszę bardzo. No za szybko to tam raczej nie dolecimy. Ale spróbujemy. Spróbuj. Musiałbyś teraz zwolnić do przodu, odwrócić się i znowu polecieć. Polecimy tak. Nie, właśnie tak nie działa. Patrz, chociaż... wszystko działa. Dobra, na podwójnym silniku. Jakoś to świdruje. Wiesz co, nie czuję się bezpiecznie siedząc na skrzydle, chciałem powiedzieć. Nie przejmuj się, Paweł. Skrzydło jest solidnie przyspawane do całości. To jest dobry pomysł. Do końca. Ło, jak ładnie. Jedynką, o właśnie, dobra. Spokojnie. Jest dobrze. Chyba to mamy, Paweł. Patrz. Teraz będzie 3, 2,
1, 0, 0, 1. Co się stało? Minus 0,5. O kurde, okay. To była ściana. Czy to nie był sufit? Nie, to była ściana. Co to za nisko jesteśmy? Myślisz, bo niedawno uderzyliśmy. O, teraz ściana, to jest rzeczywiście. Ściana. O nie, wyskoczyłem niechcący, Paweł! Za... Ratuj się! O nie! Paweł, musisz opanuj maszynę! Mayday! O nie! Tracę wysokość! Tracę wysokość, nie mam pilota! Mayday, mayday! O daj nie, ale mayday, kwas. Daj. Ale lipa. Ale kwas. Jadę galoty po ciebie, Paweł. Spadają, mayday. Ale tłusty brzuszek mam. Co? A nie, to jest ten. Jadę już, Paweł, nie przejmuj się. Gdzie jedziesz, jak ja lecę? Już zaraz tam będę. I lecę w ścianę. O, gdzieś jestem tam na ścianie. Cię widziałem. Ty, o, zatrzymał nie. się na ścianie. O, to ciekawe. Tylko jak wysiądę, to będzie Lipton. Może nie wysiadaj jeszcze? Bo nie pamiętam, gdzie miałem podnośnik, na którym. A, nie jesteś złapać. Tak bardzo ten... wysoko, wiesz? Co? Co mam zrobić teraz? Może kto mnie uratuje? Kto uratuje piękną księżniczkę? Idę, już jadę tu tym mobilem tam, w tamtym kierunku. Albo księciunia. Księciunio. Księciunia. Dobra. Zobacz, jaki ładny księciunio tu sobie siedzi na skrzydle. Na skrzydle. Krótkie nóżki. Krasnolud. Uściutkie. Nie, ja ci dam krasnoluda. Sam, że jest krasnolud. Krasnolud piękny księciunio to jest. Ci mówię, że to jest piękny księciunio. Albo księżniczka, jak się patrzy. Z której strony zależy. Hmm? Halo! Panie pilocie! Ej, jestem tutaj, mogę się uratować. O, widzisz, działa. No. Panie pilocie, nie ma pana w samolocie. O, ja jestem pilotem. Okay. Nieważne. Jadę rasową taksóweczką. Tu. Coś mu odciąłem chyba. Chyba spadasz w dół. Zdecydowanie spadasz w dół. Odciąłem mu coś, wiesz, i... No, powiedział, że chyba dalej za mały nie do rozbiórek. Dzień dobry. O, co to jest? Taksówka. Ale jak ty jechałeś tym, jak byłeś z tyłu przez chwilę? Co jest pijane? Wyskoczyłem. A, i ci wbiło w ten, fotel. W ścianę dobrze, świata. Rozumiem, okej, okay. W ścianę świata ci wbiło. Ale... Dobrze, zobaczmy może jeszcze jedną rzecz, co? Jaką no. myślę? Masz jakąś to... maszynę? Dobrze, oczywiście, że tak. Już zapodaję inną maszynę, czekaj, gdzieś tu była. Spaceship, proszę bardzo. O, spaceship to ja lubię. O. Pa, bo to jest spaceship. Ale tak jest napisane, ale to jest spaceship. Shit, właśnie. Ship, znaczy, shit, ship. Gdzie się wsiada do tego? A, tego jeszcze nie wiem, bo to jest spaceship i to jest futurystyczne, nowoczesne i tego nikt nie wie. Może gdzieś od spodu jest dziurka. A, tu jest, dobra. Gdzie jest? Po boku jest coś. A no jest, rzeczywiście. A, od góry jest właśnie. Dobra. Wow, mogę strzelać. No i co? Wow, jakie głupowe. Ba, już powiedziałem. No walaj! Wszystkie te działa do przodu, napierdzielać! Żygaj tęczą! Tak jest. Żygaj tęczą, by tam taki krasta siedzi. Ja. O nie! Aż mi się cofnie zaraz. Dobra, nieważne. Nie duś. Daj... O, dobra, już teraz, wysokość. Halo, dobra. Paweł, tu jestem! Teraz niżej! Patrz, patrz, patrz! Wow, jak nie, blisko! No. Tak, blisko. Ale teraz ty tak, jesteś za wysoko. Blisko, że H. O nie! Nigdy nie możemy się tutaj ten. Pyk! O, było zderzenie! Nie czołowe, ale było. Proszę uważać! Koniec tego śmieszkowania. I kill you, motherfucker! Rozwalę ci samolot! Rozwal go! Wstecz! Co jaj? No. Jakbym miał normalnie, nie wiem, z 5 lat. Chyba wiem kiedyś takimi figurkami, też jakimiś zabawkami. Jedź, leć, no. Bo to jest ściana świata. Lego RPG, te sprawy. Lego na przykład, Lego RPG na przykład, nie tak. O, ale dostałeś bułę. O ty nie. Ty dostałeś bułę, sam dostałeś. O nie. Cześć, bo tu ściana. Ściana świata, nie ma bata, rozwalić go. Fuck you. Bo nie. Fuck you, motherfucker. Nie bardzo się mogę uwolnić już. O.
Otwierać silniki. Zewrzyj ten silnik, co ty robisz? No spadam. Puść, powiedziałem, co za ściana głupia. Spadam. Czekaj, no ale wyżej pojedziemy od ziemi jeszcze, może się uda. O. Średnio się udaje. Trzeba trochę popodskakiwać, żeby się wyprostował. Ty jak na Marsie dosłownie. No. Jak na Księżycu. Elo. Haha. Tu w ogóle są rogi świata. Kurde, tu też jest ściana. No. Co? Róg świata właśnie. To jest chyba róg, tak. O to nie. Jest różowy róg świata. Różowy jesteśmy róg świata. Złapani przez różowy róg jednorożca. Ziu, Paweł. Tak. Lecimy na koniec odcinka, dawaj. Na koniec odcinka jeszcze dalej. Gdzie jest ten koniec odcinka? W którym miejscu go masz? No, gdzieś jest na pewno. Znajdziemy go. Co tak krzywo lecisz? Czekaj, bo jak krzywo lecę. Ten tutaj lecę też. Kosmos. Mój też w kosmos leci. Ty, 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 ty. I believe I can play. No. To co, chyba tyle w tym materiale, nie? The unicorn. O nie. A unicorn with a pink rog. Coś tam ten. No dobra, w sumie tak po angielsku niepewnie nikt nie skarżę, że śpiewam o jednorożcach. Dobra, dobra, to co, to no, tyle, tak? Tak, to tyle. Tak dzięki jest. Za oglądanie. No, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hejo. Cześć, cześć. A!